Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco na naszym dzisiejszym live'ie. Mam nadzieję, że za chwilę się tutaj pojawicie, bo dzisiaj przychodzę do Was z fajnym tematem. Myślę, że jeżeli ktokolwiek z Was jest w takim miejscu i gdzieś go dotyka temat lęku związanego z tym, że zabraknie mu pieniędzy, to ten live jest jak najbardziej dla Ciebie. Ponieważ dzisiaj zrobimy sobie krótką sesyjkę EFT, czyli opukiwania, i pokażę Wam krok po kroku oraz opowiem tak w skrócie, w dużym skrócie, czym jest EFT i jak z EFT pracować. Jest to metoda, której ja się nauczyłam jako pierwszej na swojej ścieżce odzyskiwania tak naprawdę siebie. I jest to metoda, która mi towarzyszyła przez bardzo, bardzo długi czas i która tak naprawdę wciąż jest w moim życiu, i pokażę Wam też, jak ja ją wykorzystuję codziennie. Jest to przynajmniej 2 razy dziennie. Wszystkie panie będziecie zachwycone tym, ponieważ nie trzeba nic specjalnego robić, a daje to dodatkowe korzyści dla nas. Więc o tym wszystkim Wam dzisiaj opowiem. EFT, krótki proces, krótka sesja EFT, opukiwania. Boję się, że zabraknie mi pieniędzy. Temat, z którym pracowałam, którego dotykałam jako pierwszego podczas pracy z tappingiem, i był to temat, który powodował, że ja nie byłam w stanie spać w nocy. Lęk, który czułam, był tak mocno przygniatający, że to blokowało wszelką moją kreatywność i wszelkie moje działania. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na tego live'a. Ja już sobie tutaj wskakuję i ustawiam wszystko, żeby widzieć, jak to się nagrywa, żeby o niczym nie zapomnieć. Na koniec tego live'a, jak już jeszcze jeśli zostanie troszeczkę czasu, opowiem Wam o pewnym wglądzie, który się pojawił dzisiaj w mojej medytacji. Jest to świeży temat dotyczący pieniędzy. Temat taki, który gdzieś jeszcze bym powiedziała, że się rozwija i jeszcze do końca go nie widzę, ale podzielę się z Wami nim, bo być może Wy również coś z niego wychwycicie i być może będzie to takie ziarenko, które zostanie zasiane w Was, a które za chwilę wykiełkuje i pokaże, wskaże drogę, pokaże wskazówki, coś Wam zaświta, jakaś żaróweczka gdzieś tam zabłyszczy i może spowoduje, że zmienicie swoje patrzenie na temat pieniędzy, na temat finansów, bo oczywiście to tego dotyczy. Ok? Także widzimy się. Widzimy się, już tutaj sobie wszystko ustawiam, usadawiam się na swoim krzesełku. Na swoim krzesełku. Witam Was bardzo serdecznie. Witam Cię, Sylwia. Widzę, że już ktoś tutaj jest. Ok, więc zaczynamy. Zaczynamy, żeby tutaj nie tracić czasu. EFT. EFT, jedna z najprostszych i najskuteczniejszych metod, jakie kiedykolwiek poznałam, jeżeli chodzi o pracę z emocjami, o regulowanie tych emocji. Została ona stworzona, tak naprawdę wprowadzona do komercyjnego użytku, do takiego codziennego użytku przez Gary'ego Craiga, który zaciągnął tą metodę od innego człowieka, którego spotkał na swojej drodze, a ów człowiek praktykował tą metodę ze swoimi pacjentami i on ją troszeczkę unowocześnił, dodał pewne rzeczy, potem skupił się bardzo mocno na badaniach tej metody, zaczął ją stosować w swoim szpitalu, który prowadził i tam było bardzo dużo w tym szpitalu weteranów wojennych z wojny wietnamskiej, ludzi, którzy byli po ogromnych, dramatycznych traumach i nie byli w stanie sobie poradzić, byli na lekach, wrócili z tej wojny i dla nich życie po prostu absolutnie się skończyło, wszystko kręciło się wokół traum, budzili się z gigantycznym przerażeniem w nocy, nie byli w stanie spać. Jeden wielki koszmar, i Gary Craig zdecydował metodę tą wprowadzić jako jeden z elementów leczenia tych ludzi. I słuchajcie, rzeczy, które ta metoda przyniosła, mam ciarki na skórze, efekty, które ta metoda przyniosła, przekroczyły absolutnie jego oczekiwania, okazały się totalnym fenomenem, ponieważ na niektórych sesjach potrafił wyciągnąć człowieka już po jednej sesji EFT. Ważne oczywiście przy EFT jest to, żeby się skupić i dotrzeć do celu, dotrzeć do takiego sedna. Mogłabym powiedzieć, że wręcz złapać to, co jest źródłem
całego tematu, określić to bardzo dobrze, a potem skutecznie przeprowadzić tę sesję, ale to jest możliwe, to jest naprawdę możliwe. I w moim życiu EFT zaczęło przynosić efekty już po pierwszej sesji. Pierwsza sesja trwała chyba godzinę z moim coachem, który wówczas mnie uczył. I ja byłam tak zafascynowana tą metodą, że zrobiłam sobie certyfikat trenera EFT i przez bardzo długi czas ja systematycznie, codziennie, po kilka razy dziennie robiłam dla siebie EFT po to, żeby uwolnić wszystkie emocje, te, które mam w ciele. I ta metoda przynosi naprawdę fantastyczne rezultaty. Ona powoduje, że jeżeli jesteś na takiej bombie energetycznej, że po prostu przygniata cię lęk, przygniata cię złość, przygniata cię jakaś frustracja, jakiś smutek, cokolwiek z tych silnych emocji, siadasz, robisz EFT 15-20 minut i to po prostu odpływa. Po prostu. To jest magiczne. Nawet jeżeli brzmi magicznie, to w rzeczywistości, kiedy zaczyna działać, słuchajcie, pojawia się ogromna wdzięczność, bo człowiek po 15-20 minutach wstaje jak nowonarodzony i jest w stanie funkcjonować. A ja w czasie swojego życia, w którym poznałam EFT, to był bardzo trudny czas, ponieważ ja wtedy mieszkałam wtedy w hostelu dla bezdomnych z moją córką i był to czas ogromnych transformacji u mnie, ogromnych zmian i przede wszystkim zderzania się z silnymi emocjami, ogromnymi emocjami lęku. I trudno mi było pracować, trudno mi było funkcjonować na co dzień, więc ten niepokój, to przerażenie i lęk były czymś tak mocnym, że ja jak przychodziłam do pracy, to miałam wrażenie, że dostanę ataku serca. EFT dawało mi możliwość nawet zrobienia sobie krótkiej sesji, gdzieś wychodziłam do drugiego pomieszczenia, siadałam, zamykałam oczy, robiłam sobie kilka rundek, za chwilę opowiem wszystko, co oznacza rundka, co oznacza sekwencja, o wszystkim tym Wam opowiem. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, wszystko to będę tłumaczyła, żebyście mieli takie podstawy. Oczywiście u mnie na stronie, na blogu jest bardzo dokładny post, artykuł, którym opisuję po kolei wszystko, co dotyczy EFT, wszystko to, co wiem na temat EFT i co u mnie zadziałało, ale Wy dostosujcie to do siebie, ponieważ technik i metod, jeżeli chodzi o EFT, jest bardzo dużo, wiele ludzi jakby przekształciło tą metodę pod siebie. Ja zawsze jestem zdania, żebyśmy robili to, co czujemy i co u nas zadziała. Pewne rzeczy podczas uważności treningu wyłuskałam i nimi się z Wami podzielę, więc być może Wy jeszcze swoje coś tutaj dorzucicie. Także EFT, Emotional Freedom Techniques, to jest nazwa angielska, po polsku nazywane jako opukiwanie, znana też jako tapping. Polega na czym? Polega przede wszystkim na tym, że poprzez opukiwanie, stąd nazwa, czyli takie jakby opukiwanie opuszkami palców konkretnych punktów na naszym ciele, przywracamy równowagę energetyczną. Każde silne, trudne emocje, każde trudne wydarzenie czy trauma jest niczym innym jak zaburzeniem energii, przepływu energii w naszym ciele. Czyli nasze ciało fizyczne to jest jedno, ale nasze ciało fizyczne jest otoczone jeszcze polem energetycznym i najpierw pewne rzeczy dzieją się w polu energetycznym, potem przechodzą przez kolejne warstwy i osiadają w ciele naszym fizycznym jako tak naprawdę ostateczny już efekt. I teraz jeżeli my te ciało fizyczne jesteśmy w stanie doprowadzić do równowagi energetycznej, to zaczynamy się otwierać na świat, zaczynamy się inaczej czuć, zaczynamy zdrowieć, jeżeli coś nam dolega, zaczyna się zmieniać nasza aparycja, zaczyna się zmieniać nasza twarz, zaczynają się procesy życiowe, czyli tak jakbyśmy życiodajną energię wprowadzili do naszego ciała, tak jakbyśmy wyrównali wszelkie przerwania, przecięcia, blokady, wyczyścili to, co jest do wyczyszczenia. Więc jest to naprawdę mega niesamowita rzecz i jest bardzo, bardzo prosta. Za chwilę będę się odnosiła do wszystkich Waszych komentarzy, tylko wszystko tutaj opowiem. Tak, live będzie nagrany, będzie tutaj dostępny do ponownego odtworzenia, do obejrzenia, po to, żebyście korzystali z niego, żebyście go dostosowali do siebie, cały ten proces, aby Wam służyło. Niech Wam służy to na zdrowie. Czyli opukujemy konkretne punkty. I teraz Gary Craig na samym początku, to co on stworzył, tych punktów było bardzo dużo na naszym ciele, bo jest ich naprawdę dużo, tych energetycznych punktów. On zaczął się skupiać na centrach energetycznych, meridianach takich, ale nie tych, o których my mówimy
często jako czakry, czyli te, które są tak naprawdę w linii pionowej, ciągnące się od góry, od czubka głowy do naszego krocza, do naszej podstawy. On określił takie meridiany, meridiany, czyli takie punkty energetyczne, które były ważne, ich było dosyć dużo na samym początku, a potem zaczął powolutku jakby badać, które te punkty są naprawdę potrzebne, a które nie. I z tych wszystkich wybrał tylko kilka, na których skupił się i okazało się, że w jego badaniach okazało się, że tak naprawdę nie ma znaczenia, czy się opukuje tylko te kilka, czy te wszystkie, efekt jest ten sam. Także końcowy efekt przyniósł w tych badaniach to, że skupiamy się tylko na kilku. I całe szczęście, bo tak byśmy musieli po całym ciele latać i wszystko opłukiwać. Ale to i tak nie ma znaczenia. Bo słuchajcie, jeżeli wiemy, że w ciągu 15-20 minut możemy ochłonąć z emocji, to czy czegoś chcieć więcej? Każdy z Was, jestem pewna, że doświadczył momentu takiego mega, mega złości, kiedy Was to trzymało od rana do popołudnia albo przez dwa dni, albo ogromnego lęku, albo ogromnego smutku, gdzie nie mogliście sobie w ogóle z tym poradzić i byliście przygnieceni do ziemi. Jeżeli ktoś Wam daje coś, co w 15-20 minut stawia Was na nogi, to jestem pewna, że dacie z siebie wszystko i nawet możecie kilkanaście tych punktów opukać, aby tylko to wróciło. My wszyscy tęsknimy za równowagą, spokojem, poczuciem bezpieczeństwa. Jest to coś, co jest w nas głęboko i my do tego dążymy. Więc nic dziwnego, że każde zaburzenie tej równowagi powoduje ogromny dyskomfort w nas i w naszym ciele. A jeżeli to się przedłuża, skutki tego są zdrowotne, także zdrowotne i mogą doprowadzić nawet do skrajnej postaci w postaci śmierci, tak? Do tego też może dojść jakiś długotrwały stres. To wszystko nie jest, że tak powiem, bez efektów ubocznych. Jak więc wygląda EFT? Pokrótce Wam opowiedziałam to, co jest ważne. Przy EFT tak naprawdę jedyne, co potrzebujesz, to usiąść i skupić się na tym, co czujesz. EFT możesz robić, kiedy są obok Ciebie znajomi, EFT możesz robić, kiedy są obok Ciebie dzieci, kiedy się bawią dzieci, EFT możesz robić nawet przy stole, siedząc ze znajomymi. Mogą się najwyżej co na Ciebie dziwnie spojrzeć, kiedy będziesz się pukać, opukiwać po twarzy, bo mogą sobie pomyśleć, że coś im chcesz pokazać. Ale ja sobie to dostosowałam do tego stopnia, że kiedy były jakieś sytuacje, gdzie byli ludzie, a potrzebowałam ochłonąć z emocji, żeby nie reagować, nie wchodzić w interakcję nadaktywną, to opukiwałam sobie takie punkty, które nie były widoczne, albo w taki sposób, który po prostu nie dawał znać, że te punkty opukuję, ale pozwalał mi się wyciszyć. Bo wiemy, że jeżeli wchodzimy w takie emocje, to tam reakcja jest nadaktywna. My reagujemy ponad normę, ponad to, co normalnie byśmy zareagowali, gdybyśmy byli po prostu spokojni. A więc pierwsza rzecz podstawowa, jaką robisz, wchodząc w EFT, to emocja. Określasz, co czujesz, czyli siadasz sobie, zadajesz sobie pytanie, co ja czuję. Czy ja czuję złość, czy ja czuję lęk, czy ja czuję smutek, czy ja czuję jakieś przygnębienie, gniew, co to jest? I próbujesz wsłuchać się w tą emocję. Jeżeli nie do końca jesteś w stanie nazwać jej, nie wiesz, w którą stronę to by poszło, to powiedz, czego dotyczy ten problem. Czy nie wiem, wkurzyłam się, bo coś tam, albo czuję się źle, bo ktoś coś tam zrobił. I opisz to tak, żebyś mogła jakby zakotwiczyć proces w konkretnej rzeczy, żeby to się zakotwiczyło, bo to jest ważne, to jest bardzo ważne, żeby dobrze określić. I ja o tym też będę za chwilę mówiła, bo zdarza się, że jeżeli źle określimy emocje, to ten proces nie schodzi, nie idzie w takim kierunku, w którym powinien. Ponieważ drugą rzeczą, którą potrzebujesz zrobić, to określić w skali od 1 do 10, na ile silnie to czujesz. Jeżeli czujesz złość, na ile silnie czujesz tą złość, jeżeli czujesz lęk, jak silny jest ten lęk w skali od 1 do 10 dla Ciebie. Po co to robisz? Po to, że po konkretnych rundkach EFT kilku siadasz, bierzesz kilka oddechów i zadajesz sobie pytanie, ok, dobra, to na ile teraz czuję ten lęk? I wszystko, co jest powyżej 1 albo 0, oznacza, że trzeba szukać dalej. Ok? Nie kończymy na 3, nie kończymy na 4, ani nie kończymy na 6. To musi spaść praktycznie do zera. 1 wciąż jeszcze jest informacją, że coś tam doskwiera, ale jeżeli nie masz
czasu, nie masz przestrzeni, możesz to odpuścić i już z jedynką, jak czuję na poziomie 1 lęk, to on jest taki minimalny, więc można już zacząć funkcjonować. Można się też wesprzeć dodatkowymi metodami, dziennikiem czy medytacją, żeby zupełnie to zniwelować i wprowadzić coś nowego. A może jest też chwilka potrzebna, żeby to wszystko osiadło i ten lęk po prostu sam opadnie, tak? Więc tu potrzebna jest Wasza uważność. Ale jeżeli masz 9 i spada do 1, to jest ogromna różnica i da się już funkcjonować. I co jeżeli jest to na przykład 6? Co jeżeli Ty określasz, robisz sobie kilka rundek, a okazuje się, że Ty wciąż czujesz zdenerwowanie albo wciąż czujesz lęk? Wciąż jakby spadło trochę, spadło o 2-3 stopnie, ale nie więcej i dalej czujesz tą emocję. Zamykasz wtedy oczy i jeszcze raz skupiasz się na tym i zadajesz sobie pytanie, co to jest. I to, co ja odkryłam, bardzo, bardzo często pod złością i pod gniewem kryły się inne emocje. Ale dopiero kiedy opukałam sobie tą złość, jakby zdjęłam warstwę złości i mogłam zobaczyć, co jest pod nią. Czyli jeżeli na przykład byłam wściekła na mojego partnera, że coś zrobił nie tak, kiedy ja sobie to opukałam, okazywało się, że tam pod tym był smutek, bo ja na przykład chciałam, żeby on dał mi czas, żebyśmy sobie usiedli przy obiedzie i porozmawiali, więc byłam wściekła, że się spóźnił albo że się spieszy, albo że czegoś nie zrobił w ogóle, ale jak to opukałam, okazało się, że centrum wszystkiego było zupełnie gdzie indziej i że mi brakowało normalnie w świecie spędzenia z nim czasu, że ja za nim tęskniłam i był smutek. I ten smutek, jak do niego dotarłam i go opukałam, on zszedł do zera i wszystko wracało do normy. I wtedy pojawiała się przestrzeń, to jest też bardzo ważne, słuchajcie kochani, pojawiała się przestrzeń na nowe, czyli po opukaniu tych emocji potrzebujecie wprowadzić nowe emocje. Co Wy chcecie czuć? Jaką emocję zamiast tego chcecie czuć? Czy chcecie czuć spokój? Czy chcecie czuć... Czy chcecie czuć lekkość? Czy chcecie czuć radość, miłość? Cokolwiek wprowadzasz, to również poprzez technikę EFT do swojego ciała i to zaczynasz czuć w sobie. I zaczynasz czuć, a wraz z tym pojawia się zrozumienie. Zrozumienie tego, że jesteśmy ludźmi i dokonujemy wyborów i każdy z nas ma prawo do pewnych potknięć swoich własnych decyzji i tak dalej, i to jest ok, więc nie ma wtedy tego takiego patrzenia z pretensją, ze złością, że żal, znowu się spóźniłeś, znowu nie masz dla mnie czasu, znowu źle coś zrobiłeś i tak dalej. Nie ma nic takiego, ok, trudno, nie, tym razem nie poszło, ale jestem w stanie usiąść wtedy i porozmawiać z osobą i powiedzieć, wiesz co, czekałam cały dzień na Ciebie, jest mi smutno i nie czuję się dobrze z tym, że znowu nie będziemy mieli chwili, żeby ze sobą porozmawiać, czyli jakby zaczynam rozmowę z przestrzeni nie pretensji do niego, tylko z przestrzeni tego, co ja czuję i wtedy możemy rozpocząć dialog między sobą. Ale ja też mam duży spokój w sobie, więc nawet jeżeli druga strona zacznie mnie atakować, to ja mam w sobie spokój na to, żeby dać przestrzeń i powiedzieć, wiesz co, ja nie chcę Cię atakować, to nie o to chodzi, po prostu chciałabym z Tobą spędzić czas, bo tęsknię. I na takie słowa rzadko już zdarza się, żeby druga strona atakowała. A nawet jeżeli zaatakuje, to okej, w porządku, widzę, że za dużo jest tutaj emocji, wrócimy do tematu później, tak? Taki jest cel, czyli celem EFT, celem całego procesu jest puszczenie emocji z Twojego ciała, uwolnienie ich z Ciebie, zmianę tych emocji, wprowadzenie nowych, po to, żebyś poczuła balans, równowagę i mogła normalnie funkcjonować. Witam Was, kochani, jeszcze raz. Witam Aneto, witam Cię Kamila, witam Cię Andrzej, witam wszystkich, którzy teraz mnie oglądacie. Okej, okay, super Sylwia, że jesteś w takim razie, widzę, że ten live dzisiaj będzie dla Ciebie w takim razie, jeżeli z tym tematem będziesz chciała pracować, to dzisiaj dostaniesz wszystko to, co potrzebujesz. Także kochani, określamy emocje, jeszcze raz podsumowuję, określamy, siadasz spokojnie, dajesz sobie 10-20 minut, pół godziny, jeżeli potrzebujesz. Określasz sobie emocje, co czujesz, co to jest, określasz skalę od 1 do 10 i nazywasz to.
I teraz jak ja to nazywam? Dzisiaj będziemy pracować z tematem boję się, że zabraknie mi pieniędzy i na tej bazie pokażę Wam wszystko, co potrzebujecie wiedzieć. EFT, kiedy określicie już, co czujecie, określicie skalę, zaczynamy od ustawienia. Ustawienie jest na punkcie karate, a punkt karate mamy tutaj, tu. Tak jak karatecy uderzają dłonią w cegły albo w deski, nie znam się na tym, nie jestem karateką, to tutaj jest punkt karate. Możecie go, spróbuję Wam pokazać tak, żebyście go widzieli jak najdokładniej. O, o tak, tak, tutaj. I tu trzema paluszkami, możecie dwoma, jeśli chcecie, ja robię to trzema, opukujemy sobie ten punkt, tak albo tak, jak wolicie. Jest to punkt karate, na którym robimy ustawienie. I ustawienie jest czym? Ustawienie jest pewną sekwencją, którą powtarzacie trzy razy. Ja na samym początku te ustawienie zapisywałam sobie w zeszycie i każde z tych trzech ustawień może być podobne, zbliżone do siebie emocjami, opisujące ten sam temat, ale może być różnie opisujące, czyli możesz mówić tak. Są jakby pewne składowe, które się powtarzają. Zaczynasz ustawienie od słowa mimo, że czuję i tutaj wstawiasz emocję, którą czujesz, to kocham, akceptuję i wybaczam to sobie. Czyli w tym przypadku, w przypadku naszego określenia, z którym pracujemy, problemu, z którym pracujemy, boję się, że zabraknie mi pieniędzy, brzmiałoby to tak. Przy opukiwaniu tego punktu mówimy. Mimo, że czuję ten lęk, boję się, że zabraknie mi pieniędzy, to kocham, akceptuję i wybaczam to sobie. Mimo, że czuję ten lęk, boję się, że mi nie starczy pieniędzy, to kocham, akceptuję i wybaczam to sobie. Mimo, że się bardzo boję, że zabraknie mi pieniędzy i stanie się coś złego, to kocham, akceptuję i wybaczam to sobie. Czyli trzy razy powtarzasz, tam jest zawarty wciąż lęk, on jest trochę inaczej opisany, ponieważ wokół tego lęku różne rzeczy się kręcą i możesz je nazwać inaczej, ale emocja, nazywamy lęk, czuję strach, lęk, wokół tego, że mi zabraknie, że mi nie starczy, wszystko to, co gdzieś tam się, w głowie będzie Tobie tworzyło. Ja to, tak jak mówię, ja to sobie zapisywałam na samym początku, bo się zacinałam po prostu. Brakowało mi myśli, a chciałam to przeprowadzić poprawnie, więc sobie zapisywałam w notesie, tworzyłam sobie taki tą trzyskładnikową sekwencję i po prostu czytałam, tak? Zanim wejdziesz w EFT, zanim rozpoczniesz ustawienie, weź kilka głębokich oddechów, aby odciąć się od takiego zgiełku zewnętrznego. Kilka głębokich oddechów, odcinasz się od tego zgiełku i wtedy robisz sobie to ustawienie. Za chwilę całą tą rundkę z Wami zrobię, kilka tych rundek z Wami zrobię i Wam pokażę, jak to zrobić. Na razie tylko opisuję, więc będziecie mogli wrócić do tego opisu, a rundka cała bez przerywania i dodatkowych odnośników będzie za chwilę przeprowadzona. I potem, kiedy robisz to ustawienie, przechodzisz do konkretnych punktów na ciele, tak? Mamy kilka tych punktów. Pierwszy ten punkt, który opukujemy, to jest punkt tutaj, między początkiem brwi a nasadą nosa, tutaj gdzie się zaczyna nos, tu jest pierwszy punkt i on po drugiej stronie również jest, tak? Czyli tutaj, w tym miejscu, tak? Widzicie? Tu i tu. Okay. Możemy używać dwóch palców, czyli możemy używać dwóch palców i opukiwać obydwa punkty naraz, a możemy opukiwać tylko ten z jednej strony, albo tylko ten z drugiej strony, albo drugą ręką. Jak wolicie, nie ma znaczenia ręka, absolutnie. Nie ma znaczenia, czy opukujecie dwa, czy opukujecie jeden. Efekt będzie ten sam, ja przynajmniej u siebie sprawdziłam, nie ma znaczenia. Dowolnie, jak wolicie. Kolejny punkt to jest punkt tutaj. Tu, gdzie wyczujecie go, on jest na... wyczujecie w oczodole. On jest tutaj na kości oczodołu, tak? W kąciku oka kość oczodołu, tutaj. I opukujecie go. Ja go opukuję dwoma palcami. Kolejny jest tuż pod okiem, ale wciąż na kości oczodołu i też dwoma palcami. Okay? Nie ma znaczenia, którą stronę opukujecie. Potem pod nosem, czyli tutaj... Nie wiem, jak to się nazywa, ten ładny trójkącik. Pod nosem i nad ustami.
Kolejny punkt jest tuż pod ustami, w tym zagłębieniu. Niektórzy mają tutaj takie zagłębienie w bródce. I to jest ten punkt jako kolejny. I też go opakujemy. I zaraz Wam powiem, co mówimy przy tych punktach. I kolejny. Macie kości obojczyka. Idziecie 2 cm w dół, 2-3 cm w dół, 2-3 cm w prawo lub w lewo. To są dwa punkty. I teraz tak, żeby dobrze uchwycić te punkty, ja zachęcam Was do tego, żebyście użyli całych dłoni i po prostu tutaj, tak naokoło, opłukujemy sobie to wszystko, żeby nie było opuszczenia żadnego z tych punktów. Ok? Ile razy opłukujemy? Tyle razy, ile poczujesz, że potrzebujesz. I ja też zauważyłam jedną rzecz, że przy niektórych emocjach, przy niektórych sytuacjach, które się działy, potrzebowałam więcej czasu skupić się na jakimś punkcie, bo czułam, że tam jest więcej, więcej stamtąd się musi uwolnić. Więc daj sobie to, nie rób niczego mechanicznie, że 3 razy, 8 razy nie licz, skupiaj się na emocji. Opłukuj i przechodzisz dalej. Opłukujesz, przechodzisz dalej. I kolejny punkt jest, łatwo go jest zmierzyć, czyli jak przyłożycie sobie tutaj rękę pod pachę, to on jest o jedną dłoń niżej. Wszystkie panie, macie go tutaj, gdzie jest stanik, gdzie się zapina stanik i tutaj na żeberkach opłukujemy sobie kolejny punkt, tak? To jest przedostatni punkt, nasz ostatni, który kończy sesję, jest punktem gamma, on jest zlokalizowany między dwiema kośćmi nadgarstka, tutaj jest taki rowek, tu, nie wiem, czy go zobaczycie, jest taki ładny rowek i tu w tym miejscu właśnie dwoma paluszkami opłukujemy, to jest punkt gamma, który kończy sekwencję i to jest cała sekwencja, czyli ustawienie robimy raz, trzy razy powtarzamy ustawienie, robimy go na punkcie karate, a potem robimy całą sekwencję i tą sekwencję robimy tyle razy, ile potrzebujemy, aż emocje puszczą. Ustawienia nie potrzebujemy robić za każdym razem, przed każdą sekwencją. Ustawienie potrzebujemy robić wtedy, kiedy zmieniamy emocje. Czyli jeżeli opłukujemy ten lęk, a okaże się, że lęk zszedł nam z 10 do 6, zastanawiamy się, co tam dalej czujemy, bierzemy kilka głębokich oddechów, ok, co tam jest, co to za emocja, może tam jest złość tym razem, to wtedy ustawienie robimy na złość i ustawienie jest wtedy potrzebne, tak? Czyli jeżeli zmieniamy emocje, to zaczynamy od ustawienia, trzy razy powtarzamy to ustawienie według schematu, który Wam podałam, czyli mimo, że czuję emocja, co tam się takiego zadziało, możesz pokrótce dodać, to kocham, akceptuję i wybaczam to sobie. Kocham, akceptuję i wybaczam to sobie, tak? I to trzy razy powtarzamy i robimy sobie potem sekwencję tyle razy, ile trzeba, czyli tą rundkę EFT, aż emocja zniknie, ok? Dobra. Dobra, czyli zaczynamy. Coś mi się tutaj dziwnego włącza. Ok. Zaczynamy. Dzisiaj pracujemy z tematem boję się, że zabraknie mi pieniędzy. Temat, który absolutnie skutecznie mocno trzymał mnie w takim potrzasku i ja miałam ogromny problem, żeby normalnie funkcjonować. Moje myśli były sfokusowane tylko i wyłącznie na tą stronę. Tylko byłam skupiona na tym, że mi zabraknie, że coś się stanie, że w ogóle staną się niesamowicie złe rzeczy i tak dalej. I warto jest sobie usiąść, słuchajcie, pamiętajcie o tym tutaj przy EFT, to jest chyba jeden z niewielu momentów, kiedy możesz skupić się na negatywnych emocjach i one nie urosną, tylko one są po to, żeby je z siebie wypuścić, więc potrzebujesz zobaczyć, co tam jest, wyciągnąć na wierzch jak najwięcej, im więcej wyciągniesz, tym więcej z ciebie wypłynie. I teraz, co może stać za tematem związanym z boję się, że zabraknie mi pieniędzy? Jakie tam się myśli mogą pojawić? Może się powiedzieć, że boisz się, że mi nie starczy. Czuję ten lęk, boję się, że mi zabraknie, boję się, że mi nie starczy, boję się, że coś się stanie złego, boję się, że skończę na ulicy, boję się, że mnie wyrzucą z mieszkania, bo nie będę miała jak zapłacić rachunków. Boję się, że ktoś mi coś złego zrobi, boję się, że przyjdzie ktoś do mnie, że zapuka jakiś komornik, boję się, że nie będę miała za co zapłacić za jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Wiele, wiele rzeczy może tutaj przychodzić nam do głowy. Każdy z Was niech to dostosuje do siebie. Ja mam kilka wypisanych punktów, żeby pokazać Wam, jak to przeprowadzić. Wy możecie to rozwinąć według własnego uznania. Okej? Dobra.
Cześć, witajcie, witajcie kochani, witaj Dominiko i witam Cię Pawle. To zaczynamy, gotowi? No to zaczynamy, zaczynamy naszą rundkę. Ja wezmę sobie łyka wody. Powiedziałam Wam pokrótce, jak się do tego przygotować. A więc, zamykamy oczy, kilka głębokich oddechów. Tak, żeby się wyciszyć, żeby odciąć się od tego świata zewnętrznego. I teraz Ty możesz mieć zamknięte oczy podczas robienia EFT, możesz mieć otwarte, to nie ma żadnego znaczenia, jak jest Ci wygodnie, tak rób, nie ma żadnego znaczenia, ok? I zaczynamy. Jaką emocję czuję i czego dotyczy problem, określam skalę od 1 do 10. Boję się, że zabraknie mi pieniędzy. Boję się, że mi nie starczy. Ten temat jest tym, z czym pracujemy. Skala, dajmy na to 9. I czuję lęk. Ok? Zaczynamy od punktu karate. Robimy ustawienie. Mimo, że czuję ten lęk, strach i boję się, że zabraknie mi pieniędzy, to kocham, akceptuję i wybaczam to sobie. Mimo, że czuję ten lęk i boję się, że stanie się coś złego i zabraknie mi pieniędzy, to kocham, akceptuję i wybaczam to sobie. Dobrze jest, żebyście mówili to na głos. Mimo, że czuję ten lęk i boję się, że mi zabraknie, że nie będę miała nauki, to kocham, akceptuję i wybaczam to sobie. I przechodzimy do punktów. Czuję ten lęk. Czuję ten lęk i boję się, że zabraknie mi pieniędzy. Boję się, że mi nie starczy. Czuję ten lęk. Boję się, że stanie się coś złego przez to, że nie mam wystarczająco pieniędzy. Czuję ten lęk. Boję się, że mi zabraknie. Czuję ten lęk. Boję się, że wyrzucą mnie z mieszkania. Boję się, że skończymy pod mostem. Boję się, że nie będę miała za co kupić jedzenia. Czuję ten lęk pod brodą. Czuję ten lęk. Boję się, że mi zabraknie. Nie wiem, co mam dalej robić. Boję się, że ktoś przyjdzie i zrobi mi coś złego. Bo nie mam jak zapłacić swoich rachunków. Pod obojczykiem czuję ten lęk. Boję się, że coś się stanie. Boję się, że zabraknie mi pieniędzy, nie będę miała z czego opłacić. Boję się, że znowu będę musiała od kogoś pożyczać. Czuję ten lęk. Czuję ten lęk. I skupiasz się na emocji. Skupiasz się na emocji, wsłuchujesz się w nią, wsłuchujesz się w to, co napuszcza. I kolejny punkt. Na klatce piersiowej, tutaj na żebrach z boku, nie ma znaczenia, która strona, czuję ten lęk. Boję się, że mi zabraknie pieniędzy. Boję się, że stanie się coś złego. Że nie będę miała pieniędzy, żeby zapłacić za rachunki, nie będę miała pieniędzy na jedzenie. Czuję ten lęk. I punkt gamma, tutaj na między kostkami, na dłoni. Boję się. Boję się, że stanie się coś niedobrego. Boję się, że nie dam sobie rady. Czuję ten lęk, że mi zabraknie. I kolejna sekwencja. Między oczami, między brwiami. Czuję ten lęk. Boję się, że mi zabraknie. Czuję ten strach. Na krawędzi oka. Czuję ten lęk. Boję się,
Bo znowu się powtarza ta sama sytuacja. Boję się, że znowu coś się przydarzy złego. Pod oczami czuję ten lęk. Boję się, że nie dam rady tym razem. Czuję ten lęk. Pod nosem boję się. Czuję strach. Boję się, że wyrzucą mnie z mieszkania. Czuję ten lęk. Pod ustami, na brodzie. Boję się, że tym razem sobie nie poradzę i zabraknie mi tych pieniędzy naprawdę. Boję się, że nie będę miała na jedzenie. Czuję ten lęk. Mówisz wszystko, co ci przychodzi do głowy. Wszystko, każdą rzecz, każdą myśl, wszystko to wywalasz. I tutaj pod obojczykami czuję ten lęk. Czuję ten lęk. Boję się. Boję się, że zabraknie mi pieniędzy. Boję się, że sobie nie poradzę. I pod ramieniem strona nie ma znaczenia, czy prawa, czy lewa. Czuję ten lęk. Boję się, że mi zabraknie. Boję się, że sobie nie poradzę. Boję się, że mi nie starczy pieniędzy. Czuję ten lęk. Czuję ten strach. I punkt gamma. Boję się, że nie dam rady, że znowu mi zabraknie pieniędzy, że znowu sobie nie poradzę. Czuję ten lęk. I okej. Kilka głębokich oddechów. I zadajesz sobie pytanie, jak się teraz czujesz? Czy wciąż czujesz ten lęk? Czy też on spadł? Na ile spadł? Do jakiego poziomu? Bardzo ważne symptomy, które płyną z ciała, gdzie ta emocja puszcza, to ziewanie. Ziewanie jest takim objawem, kiedy od razu wiadomo, że nasza energia wraca do równowagi. To jest automatyczna reakcja organizmu. Więc jeżeli będziesz pracować z konkretną emocją i to będzie właściwa emocja, to ziewanie się pojawi. U mnie tego ziewania nie widzieliście, bo jakby ten temat nie jest tematem, który mnie dotyczy, ale jeżeli Was dotyczy i jest to lęk, to ziewanie będzie. Ono będzie cały czas będziecie ziewać, bo ciało będzie wracało do równowagi. Więc jeżeli dobrze wyłapiecie emocje, to opukujecie siebie, aż osiągniecie efekt zewnętrzny reakcji organizmu, czyli ziewania. Jeżeli natomiast okaże się, że po tej rundce, którą przed chwilą zrobiliśmy, po tej sekwencji, okazuje się, że dalej czujesz lęk i jest on na przykład z 9 zszedł na 6, okej, dobra, to w takim razie co tutaj jeszcze jest? Co ty jeszcze czujesz oprócz tego lęku? Może czujesz złość, że chciałaś od kogoś pożyczyć pieniądze i ktoś ci nie pożyczył. Może czujesz frustrację. Może czujesz smutek, że jesteś w tym wszystkim sam, sama. Więc wyłap, co to jest za emocja, wróć jeszcze raz do ustawienia i zrób ustawienie i zrób sekwencję kilka razy i zadaj sobie pytanie, co teraz czujesz, czy to spadło, czy to zeszło. I jeżeli ta druga emocja spadnie do zera, to i lęk przestanie istnieć, ponieważ lęk jakby nie był pierwotną emocją, do której potrzebujesz dotrzeć, ok? I teraz informacja dla wszystkich pań i panów, którzy używacie na przykład kremu do twarzy, coś, co jest jakby bardzo, bardzo taką oczywistą sprawą pewnie dla większości pań. Ja takie rundki EFT robię sobie za każdym razem, codziennie rano i wieczorem,
kiedy wklepuję krem w twarz. I to jest po prostu, tam długo to nie trwa, może 2 minuty, ale skupiam się na tym, co się dzieje w moim ciele, jakie to są emocje, wyobrażam sobie, że po prostu te emocje spływają w kierunku ziemi, przez nogi, one schodzą coraz niżej po prostu odchodzą. I robię sobie taką rundkę właśnie poprzez wklepywanie tego kremu. I to, co jest najbardziej zabawne, zawsze kiedy to robiłam na siłowni, w szatni dla pań, tam gdzie robiłam sobie makijaż, te panie się zawsze na mnie patrzyły, co ja sobie tutaj tak oklepuję. Ale to jest jakby ich sprawa, co one się zastanawiają. Dla mnie ważne było to, że ja sobie po prostu dodatkową taką rzecz robiłam na podniesienie swoich wibracji. Dajcie mi znać, kochani, teraz, czy macie jakieś pytania, jeżeli chodzi o EFT, czy jest coś, co chcielibyście, żebym Wam jeszcze dopowiedziała, doprecyzowała. Dajcie znać. Jeśli będziecie chcieli więcej o tej metodzie, albo żebym zrobiła jeszcze live'a dotyczącego jakiejś innej emocji, innego problemu, innego tematu, to mi powiedzcie. I teraz, jak skończyliście tą rundkę i ta emocja spadła do zera, dopiero jak spadła do zera, robisz kilka głębokich oddechów i co dalej? I dalej wprowadzasz nową emocję. Czyli zadajesz sobie pytanie, ok, to co ja teraz chcę czuć? Ok? I ta emocja, którą chcesz czuć, wprowadzasz ją poprzez sekwencję. Czyli zamykasz oczy, wyobrażasz sobie, jaka to miałaby być emocja, radość, spokój, cokolwiek. Wczuwasz się w tą emocję i mówisz do siebie, wprowadzam spokój. Wprowadzam spokój, wprowadzam relaks. Wprowadzam do swojego życia spokój, relaks, radość. Wprowadzam do swojego życia lekkość. Wprowadzasz tą emocję robiąc rundkę, jedną, drugą, trzecią, cokolwiek przyjdzie Ci do głowy i wczuwaj się w to. Twoje ciało dostosuje się energią do tego, co będziesz mówić. Aneta pisze, czyli robimy do skutku, aż poczujemy odpuszczenie stresu. Tak. Jeżeli i teraz to, co chcę Wam powiedzieć o kilku rzeczach, które mi gdzieś tam bardzo mocno pomogły. Pierwsza rzecz to dziennik. Dziennik, jeżeli ja nie mogłam się wykaraskać z tych emocji, nie wiedziałam, o co tam chodzi, to siadałam do dziennika i zadawałam sobie pytanie, jak się czujesz, Sylwia? I zaczynałam pisać, odpowiadałam sobie na pytanie, które zadałam w osobie trzeciej i pisałam. I często dziennik podbijał mi EFT, bo jeżeli źle trafisz z emocją, jeżeli nie trafisz w sedno tego, co czujesz, albo tej emocji opukujesz i ta emocja ciągle jest wysoko, ciągle jest na poziomie 4-6, to znaczy, że tam coś jest i nie możesz się do tego dokopać. I teraz, jeżeli nie możesz się do tego dokopać, jak ja sobie zadawałam pytanie, dobra, no to jak ja się czuję, co ja czuję, wypisywałam sobie, co ja czuję, co się stało, dlaczego się tak czuję, co się wydarzyło i potem zadawałam sobie pytanie, dobra, to co tam jest takiego, czego ja nie mogę zobaczyć? Co tam się kryje? Czego ja nie mogę zobaczyć? Zadajesz sobie proste pytanie. O dziwo, słuchajcie, jak zadacie pytanie, to przyjdzie odpowiedź. Naprawdę, my mamy jakieś takie przekonanie w głowie, żeby o pewne rzeczy nie pytać, bo się nie dowiemy. Dowiemy się wszystkiego, jeżeli zapytamy. Więc pytajcie. I w dzienniku mi wychodziło zawsze, że jeżeli dotrę do tego, to coś tam, tak? I wtedy, a okej, okay, dobra. Teraz wiem, siadam i robię rundkę, a opukuję się i znika. Na moich 5 lat pracy z EFT, bo tyle czasu z tą techniką pracuję, tyle mam doświadczenia. Ilość razy, która się zdarzyła, że nie trafiłam w sedno i musiałam kombinować nie wiadomo jakie procesy albo w ogóle odpuścić, była poniżej 5 razy. A EFT robiłam. Był taki czas, gdzie przez pierwsze 2 lata robiłam je kilka razy dziennie, naprawdę kilka razy dziennie. To jest nasza robota, żeby siebie oczyścić z tego. Nie czyjaś,
Nie leży to po czyjejś stronie. Chcesz zmienić cokolwiek w swoim życiu. Chcesz, żeby do Twojego życia zagościł spokój, obfitość, żeby było Ci lżej, żeby było Ci łatwiej i żeby to życie było naprawdę fajne, to weź się do roboty. I nie szukaj nigdzie u nikogo, nie zrzucaj na nikogo. Wszystko, co Ty czujesz, jest tylko i wyłącznie Twoje, niczyje, czyli Twoja robota do ogarnięcia. Jeżeli czyjeś emocje nawet przejąłeś, czy czyjeś schematy, to wciąż jest to Twoja robota do ogarnięcia, żeby je puścić, odesłać, a pożegnać się z nimi i przyjąć nowe. Dbaj o swoje samopoczucie, dbaj o swoje emocje. Nikt o to nie zadba, tylko Ty za to odpowiadasz. Co wpuszczasz i kogo do swojego życia? Nie inaczej. Jeśli będziecie mieć pytania, dajcie znać, odpowiem. Będziemy się wkrótce widzieć. Będziemy się wkrótce widzieć na kolejnym live'ie. Tutaj jeszcze nie wiem, na jaki temat będzie ten live, ale na pewno się z Wami podzielę. A, właśnie. Miałam Wam opowiedzieć o tym wglądzie, który przyszedł, ale w takim razie zrobię to jako oddzielne live, a być może już się wtedy coś wyklaruje. Także obserwujcie bacznie tą grupę, a tych z Was, którzy uwielbiacie wyzwania, zapraszam na wyzwanie Podnieść swoje wibracje, które zaczynamy 18 listopada. Grupa już jest otwarta, już jest chyba ponad 50 osób, a i będziemy naprawdę niesamowite rzeczy robić.